Franciszek z tyłu poprosił o podanie, więc... A mówię... Nie ma sprawy, Franciszku. Trzymaj! Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Jako, że niedługo zbliżają się święta i niedługo każdy z nas, mam nadzieję, zasiądzie przy wigilijnym stole. Z rodziną, ze znajomymi... Raczej nie, ale z rodziną jak najbardziej. Ze swoją, swojej dziewczyny, swojego chłopaka, kogokolwiek. Usiądziecie z rodziną i jak macie się zachować. Oczywiście musicie być elokwentni, eleganccy, znać podstawy savoir-vivre'u i wiedzieć, jak się zachować. Ja dzisiaj spędzę swoją wigilię z wami. Będzie to specyficzna wigilia, bo przy stole pełnym potraw, może nie do końca polski, bo będzie tam indyk, tak zwane Thanksgiving, ale będzie pysznie, będzie porządnie, będzie grzecznie. Jeżeli jesteście ciekawi, o co w tym wszystkim chodzi, to zapraszam was na intro. Tak więc witam was na mojej kolacji, na mojej wigilii. Jest to gra Wreck the Party, czyli zniszcz tą imprezę. I jak widać, siedzimy w głównym miejscu stołu. Po jednej stronie powinien siedzieć pan domu, a po drugiej pani domu. Więc uznajmy, że my jesteśmy panem domu. Po drugiej też siedzi pan, ale nie pytajcie dlaczego. Poprawność polityczna zabrania mi mówić, dlaczego jest dwóch panów na głównych miejscach. Tylko jak widać, mamy gości. Siedzi tutaj Franciszek, siedzi tutaj Aniela i mnóstwo innych osób. Oczywiście wszyscy znani, wszyscy lubiani, moderatorzy z live'ów, top komentujący z YouTube'a, wszystkich zaprosiłem na wspólną kolację. No i co? Zacznijmy imprezę. Tak więc co? Mamy naszego indyka. No i oczywiście tam Franciszek z tyłu poprosił o podanie, więc... A mówię... Nie ma sprawy, Franciszku. Trzymaj! I dostał w głowę. No i mniej więcej o to w tej grze chodzi. Mamy tarkiego, mamy indyka i musimy jak najwięcej szkód wyrobić właśnie tym indykiem. Ja przed chwilą raz zagrałem, żeby zobaczyć, czy to wszystko działa, i działa. Zdobyłem 5000 punktów, teraz 3600 i tak, co? Zniszczyłem 12 foodów, tak? Z fire damage, czyli ogniem zniszczyłem 5 rzeczy, potłukłem 2 talerze prawdopodobnie i jednego tutaj gościa wkurzyłem. No i dostałem 1,5 gwiazdki na 5, czyli całkiem słabo. W tej grze chodzi o to, żeby po prostu zdobyć jak najwyższy wynik, wkurzyć jak najwięcej osób i jak najlepiej się bawić. Myślę, że idealnie ta gra pasuje do nas, więc spróbujmy coś ciekawego zrobić. Dobra, więc może gdyby tak z całą siłą, albo nie, może tak, nie wiem, jakoś tak, o, żeby to się poodbijało od ludzi. Dobra, teraz odbija się od ściany, ale no, ojejku, wróciło na swoje miejsce, co się dzieje? Nie wiem, jestem gdzieś pod mapką chyba, całkiem słabo, więc, a... No nie no, trzeba coś lepszego zrobić. Że po prostu przesuniemy to po stole, tak i po ludziach przy okazji. Patrzcie, o, rozwalimy dużo naczyń. Teraz myślę, że było już całkiem fajnie. Rozwaliliśmy sporo naczyń, to fakt. Ile punktów? Myślę, że 10 tysięcy będzie. Nie no, dużo naczyń pobiłem, no co wy, no przecież było słychać. 6 tysięcy, 3 gwiazdki, jak na razie mój rekord. 4 tutaj rozzłościłem. Jestem ciekaw, jak zdobyć 5 gwiazdek. Myślę, że to będzie nasz dzisiejszy cel. Myślicie, że mi się uda? Dobra, a chciałbym... No nie wiem, chciałbym właśnie tak jakoś rzucić wysoko, żeby to się poodbijało trochę pod tym stole. I tak też się stało, rozbiliśmy dużo naczyń, wkurzyliśmy kilku tego, 5700, no kurde, dalej nie to, czego bym oczekiwał. A teraz spróbujmy tak z całej siły, tylko że tak trochę na dół i tak poodbijać od, wiecie, żeby się poodbijało tutaj gości. Ale znowu słabo, no czemu ta pani jest brązowa i wygląda jak Pinokio? Nie wiem, poprawność polityczna chyba znowu tutaj wzięła górę. 3000, 4000. Da się w ogóle drama? Kurde. Drama? To słabo. No to nie wiem, nie wiem jak mam się zachowywać z tym tarki. No staram się tutaj coś rozbijać, odbijać, ale nie wychodzi to wcale jakoś mega dobrze. Chciałbym znaleźć jakiś sekretny sposób na zdobycie maksymalnej ilości punktów. Dobra, wiadomo już tyle, że najwięcej punktów zdobywa się za to, jeżeli goście są unhappy. No ale dobra, no jedna pani będzie unhappy, bo dostała centralnie w nos. Aczkolwiek reszta, jak zrobić, żeby zahaczyć wszystkich? No zobaczcie, tutaj zrobiłem potencjalnie niewiele, bo uderzyłem jedną panią. Broken wine bottles, to też jest dużo. To jakby na przykład zrobić to do tyłu, tym kurczakiem naszym, czy terkim, tak żeby on poleciał jakoś do tyłu, nie wiem, wyrzuciłem go w ko... Jejku, wyrzuciłem go poza domek chyba.
Gdzie lecisz, nasz indyku? Nie mam pojęcia, jest... No nie, popsułem grę. Dobra, patrzcie, a jak na przykład rzucimy maksymalnie po prostu przed siebie i on się odbije... Ojejku, dostałem dużo, rozbiłem... Patrzcie, teraz powinno być dużo, bo bardzo dużo punktów było też za rozbijanie butelek na dole. I patrzcie, ile punktów, patrzcie, rekord. Nie, nie będzie rekordu. Myślałem, że będzie tak pięknie, znowu drama. Teraz tak lekko rzucę w tego pana na środku. Okej, dużo się tam, patrzcie, no dużo się popaliło i wielu gości jest unhappy z tego, co widzę. W sumie nie tak wielu. O! 8000, 4 gwiazdki, czyli to jest myśl. Czyli tak, robimy na maksa tak po prostu po stole, żeby to jechało, rozwalało. Ojejku, nie trafiłem. Więc tak średnio, aczkolwiek, nie no, średnio, to raczej nie zajdzie za dużo. Zobaczmy, no. Na początku dużo osób jest niezadowolonych, ale nie... Też bardzo dużo. Spoko. O, patrzcie, teraz przesuniemy to, przesunęliśmy to dość mocno po stole. Dużo osób dostało jakimiś tam odłamkami talerzy czy innych pierdół, więc wydaje mi się, że to może być ten moment. Pobiliśmy rekord, aczkolwiek dalej nie mamy 5 gwiazdek. Chyba trzeba 10 tysięcy na 5 gwiazdek. No kurde, potrzebuję tych 10 tysięcy. Dobra, lecimy. Teraz również bardzo ładnie. Gdyby to dało się jeszcze jakoś poodbijać, no nie da się. Zobaczmy ile. Tutaj wygląda jakby połowa tego stołu przynajmniej. Połowa stołu płonie. Dużo go... 9169. 5,4,5 gwiazdki. Tylko pół gwiazdki mi brakuje. Freaking fiasko, czyli zrobiliśmy totalne fiasko. No powiem tak, wystarczy, że uda nam się rozłościć jeszcze jednego gościa. Teraz... Wow! Ej, to powinno być to! Jeszcze... 10 tysięcy, spokojnie, w tym wypadku spokojne 10 tysięcy. Na starcie mam już tyle, Jezus, będzie 10 tysięcy. Jest, dwa... I co? Ja nie dam rady? Ja dałem radę. Dałem radę, 11 tysięcy. Wątpię, że da się to pobić. Aczkolwiek znacie mnie, spróbuję raz jeszcze. Zawsze jak wygrywam coś, to próbuję raz jeszcze. Myślę, że... Nie no, 15 chyba nie dam rady. Dobra, zobaczymy. Dobra, techniką dość prostą jest taka, żeby tak, przelecieć przez połowę stołu, rozwalić jak najwięcej rzeczy i wrócić właśnie tam do tyłu, bo wtedy rozbijamy jeszcze, wiecie, te wszystkie butelki wina. Aczkolwiek, no to nie jest takie proste, jak się wydaje. Trzeba mocniej jednak to zrobić. Moc, tak o, na przykład. No nie, teraz za mocno zdecydowanie. Za mocno, tak o. Teraz zobaczcie, nie, tak też za mocno jest. Kurde, jak to wtedy się stało, że ja się odbiłem jeszcze raz, co? Jakoś tak? No nie mam pojęcia. Dobra, zrobiliśmy całkiem sporo i wrócimy jeszcze tutaj rozbić butelki i tyle. Myślę, że tym razem też możemy zdobyć 10 tysięcy punktów. Może już nie tak dużo jak było. O nie, co tak mało? Ej, myślałem, że dużo... Myślałem, że poszło mi znacznie lepiej. Dobra, tym razem, patrzcie, rozłościliśmy praktycznie... No i nie spadniemy. Tak mało zabrakło. Rozłościliśmy wszystkich po prawej stronie stołu, więc dużo punktów powinniśmy dostać. Dokładnie, gdybyśmy jeszcze spadli na butelki, to jest myśl. Teraz próbujemy bardziej tak w tą stronę uderzyć i cofnąć. No nie tak. Okej, tak mniej więcej tyle. Tak w ogóle, posłuchajcie ich. Oh no, oh no. Oni jeszcze tam jakiś duck face krzyczą, patrzcie teraz. Nic nie mówię. Co znaczy duck face? Nie mam pojęcia. Ale to, no nie, no te, dobra, a teraz spróbujmy na lewą stronę, może tam będzie lepiej. No tam rozwaliliśmy i rozzłościliśmy wszystkich, aczkolwiek to nie wystarczy, żeby pobić nasz rekord. To nie wystarczy, no. Teraz było całkiem ładnie, tylko że, no niestety ten indyk jest za mały, żeby rozwalić dwie strony ogródka. Dobra, lecimy dalej, lecimy, no nie, gdyby ta perunka jego nie spadła, to mielibyśmy szansę pobić rekord. Zobaczmy, ile teraz będziemy mieli punktów. Całkiem przyzwoicie, no. Kurde, niby takie proste od niechcenia, a 10700, czyli to daje mi nadzieję, że można pobić te 11500. Zobaczymy. Dobra, ostatnia próba zrobienia czegoś większego. O, teraz całkiem, patrzcie, nie dość, że rozbiliśmy, to rozwaliliśmy jeszcze ceiling, czyli ten żyrandol. Zobaczymy, ile za żyrandol się dostanie. Unhappy guest, całkiem sporo tych unhappy guestów, ale wcale nie dużo za nie, za okna jest rozbijanie. Dobra, myślę, że wystarczy na dzisiaj. Wystarczy wigilii, wystarczy zniszczeń. Tyle. Tak więc mam nadzieję, że nasza wspólna YouTube'owa wigilia wam się spodobała. Mi bardzo, bawiłem się przed nią. Mam nadzieję, że wy również. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. Zostawcie dzwoneczek na kanale, to bardzo ważne. I na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam
wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzień dobry, pa, pa.